Cześć, witajcie, z tej strony FifLegoFan. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli recenzję zestawu LEGO Ninjago 71711, czyli Cyber Smog Jaya, i jest to zestaw z sezonu 12 Prime Empire. Ten zestaw był już nagrywany na moim kanale, jednak go usunąłem, bo był tak słabej jakości, że po prostu masakra. Dlatego będzie zrecenzowany jeszcze raz i to jeszcze lepiej. No i przejdźmy sobie, jak tu wygląda wszystko na pudełku. No, smog wygląda bardzo fajnie. I od razu mówię, że... Bo 12 sezon jest jeszcze po polsku, zawita u nas 23 maja i ten smog pojawi się u nas w dwóch ostatnich odcinkach 12 sezonu, czyli odcinku 143 i 144. I jakie dostajemy tutaj figurki? Jaya w stroju cyfrowym, Nie w stroju cyfrowym, Cesarza Unagamiego, czyli głównego wroga tego nowego sezonu, Hausnera, czyli dosyć naszego popularnego szczura, oraz Richiego, takiego mniej popularnego. Z rzeczy, które się zbiera, dostajemy żółtą kitanę, bo w 11 sezonie zbierało się zwoje zakazanego spinjitsu, tutaj zbiera się kitany i właśnie tu dostajemy żółtą. W rogu mamy Jaya, ponieważ jest to zestaw z sezonu 12 Prime Empire. Na odwrocie pudełka jak zwykle mamy funkcje bawialne, nic takiego wielkiego. Tutaj jest reklama LEGO Live'u i tutaj jeszcze mamy podpisane figurki Digi Nia, czyli cyfrowa Nia, Digi Jay, czyli cyfrowy Jay, Unagami, Richie oraz Hausner. No, chyba moją ulubioną figurką tego zestawu będzie Jay. No, jest on główną postacią tego sezonu. No, Unagam jego nie dam, bo pojawia się w trzech zestawiach. No, Nia nawet jest fajna, bo pojawia się tylko w tym zestawie. Ja po prostu w tym zestawie najbardziej lubię Jaya. I w komentarzu możecie napisać, który fig najbardziej Wam się podoba. W ten sposób prezentuje się nasza instrukcja. Mamy na niej nasz zestaw. Z tyłu mamy Lloyda z serii LEGO Ninjago Movie. Mamy tutaj spis elementów. Taki jakby ująć obrazek z 12 sezonu Ninjago ze wszystkimi zestawami oraz tutaj nasze zestawy z 12 sezonu. No prawie wszystkie, brakuje nam tu tylko imperialnego smoka. No można też do tego dołożyć na przykład, o właśnie, jest dżunglowy ścigacz Lloyda, czy ten smok Kaya, ale to są już te zestawy z serii Legacy. I to tyle, jeśli chodzi o informacje na naszej instrukcji. Przejdźmy już do zestawu. Zacznijmy od smoka. Prezentuje się no całkiem fajnie. Na twarzy ma takie z dwóch stron szare oko. No tutaj w środku nic takiego nie ma. Ma fajne, jak tu widzicie, zęby. Niestety naklejki są tym minusem. Jest tu ta zielona część, którą można strzelać po naciśnięciu o tego szarego tu przycisku, ale nie będę pokazywać, jak to wygląda, ponieważ chyba każdy wie, jak to działa. Jak najbardziej jest też długi, fajny ogon. I właśnie na naszym ogonie są tu trzy takie miecze. Skrzydła są w ten sposób tak rozkładane, tylko że ten nasz smok troszeczkę, no jak to powiedzieć, słabo się trzyma, w sensie, że słabo stoi. Tak prezentuje się deseczka Richiego, czyli tego różowego szczura. Może ona strzelać, chyba każdy wie, jak to działa. Tu jest jakby taki dopalacz, tak niby. Natomiast tak wygląda ta deseczka Hausnera. Ona nie jest jakaś taka super mega, ma tylko jakby takie dwa dopalacze. Przechodząc do figurek, tak prezentuje się figurka naszego Jaya w cyfrowym stroju. Ma on tutaj, jak widzicie, paseczek życia z trzema życiami, gdzie jedno właśnie już stracił, dwa katanki oraz tą swoją taką broń na łańcuchu, taki standardzik. Tak natomiast prezentuje się nasz Jay w długiej twarzy i ja szczerze powiem tak, że w kreskówce wolę te cyfrowe twarze, ale tak w zestawach to wolę te oto żółte. Figurka cyfrowej Nii też wygląda bardzo fajnie. No wiadomo, jest cyfrowa twarzyczka. Dwa
katanki, pasek życia też z trzema życiami. Jej strój jest tak troszkę niebieski, troszkę szary i posiada o właśnie taką broń, czyli akurat nie taka standardowa, bo to pierwszy sezon, w którym ona dostała taką broń. I jeszcze w ten sposób prezentuje się Mia w naszej drugiej twarzyczce. Figurka Hausnera też nie prezentuje się jakoś najgorzej. Na torsie widzimy u niego serek, pasek życia z czterema życiami, dwa katanki i taką fajną broń, czarny pad i tu takie niebieskie, bardzo fajna figurka. Figurka Richiego natomiast prezentuje się w ten sposób. Na torsie ma czaszkę i jakby jakąś fiolkę z jakimś napojem. Cztery życia, dwie katanki, przepraszam. Oraz jest tu broń taka, jak sami widzicie, na czarnym padzie taka. Na sam koniec chyba najbardziej oczekiwana przez Was figurka, czyli nasz główny wróg 12 sezonu Prime Empire, cesarz Unagami. Ta jego pierwsza twarzyczka jest taka niebieska, taka bardziej milsza. Ma fajne tutaj, sami jak widzicie, włosy. Ma też takie na ramienniki. Tors bardzo cyfrowy. Oraz taka broń, taka no włócznia. Druga twarz natomiast jest taka bardziej zezłoszczona w kolorze czerwonym, więc też prezentuje się jak najbardziej bardzo fajnie i chyba bardziej podoba mi się ta czerwona twarz do tego Unagamiego. W zestawach sezonu 11 zbierało się zwoje zakazanego spięcicu. W tym sezonie zbieramy Keitany i jest w tym zestawie właśnie takie wejście na tą Kitanę. Tak prezentuje się też nasza Kitana. Jest w kolorze żółtym w tym zestawie, ale jeszcze do zdobycia jest w kolorze pomarańczowym oraz różowym, a w serialu żółta Kitana była tą drugą zdobytą Kitanę przez ninja, była do zdobycia w wyścigu, gdzie zginął Kai i Cole, ale już nie będę więcej spoilerował. Pamiętajcie, że jeśli odcinek Wam się spodobał, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić subskrypcję na moim kanale. Kto strzeli subskrypcję, proszę pisać w komentarzu, że zostawił subskrypcję, a ja wchodzę na jego kanał i też może mu daję subskrypcję. Byłem na statystykach kanału i jest taki problem, że mamy 70% widzów, którzy nie oglądają, a nie subskrybują, a 29%, którzy oglądają, a subskrybują, dlatego mam nadzieję, że zmieni się to 50%. Którzy oglądają i subskrybują, i 50% tych, którzy oglądają i nie subskrybują. Więc pamiętajcie, zostawić subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Damy radę wbić 10? Ja myślę, że tak. No to tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!